Poniedziałek, 5 kwietnia, Aleksandra Strzeszyńska. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Są plany modernizacji piotrkowskiej komunikacji. Powiemy o projekcie zakupu nowych MZ-ek. Sprawdzimy też, jakie książki czytać dzieciom oraz jak w czasie pandemii przebiegają ćwiczenia piotrkowskich strzelców. Mają być nowoczesne, ciche i co najważniejsze ekologiczne. Takie autobusy chce kupić miasto. Projekt, który pokryje w dużej części koszty ich zakupu, przeszedł już stronę formalną. Obecnie po piotrkowskich ulicach jeżdżą 33 autobusy. Są w pełni sprawne, ale mają już swoje lata i najwyższy czas je wymienić lub uzupełnić o nowe auta. Zakup nowych autobusów dużo by zmienił, mówią pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. I na pewno coś lepszego. Zawsze zmiany w tym kierunku są mile widziane. Czy to będą Euro 6, czy to będą hybrydy, czy to będą elektryki. Zawsze byłoby to na pewno jakaś zmiana wizerunkowa i poprawa jakości. Miasto od dłuższego czasu interesowało się pozyskaniem pieniędzy na zakup nowych autobusów. W styczniu udało się złożyć projekt na zakup do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Zakłada on kupno 10 autobusów elektrycznych i specjalnych ładowarek do takich pojazdów. To, że złożyliśmy tutaj projekt i mamy nadzieję oczywiście na pozyskanie tych pieniędzy, nie oznacza, że wykluczamy inne możliwości pozyskania, dofinansowania zakupu takich autobusów niskoemisyjnych. To znaczy, że oprócz autobusów elektrycznych mogą być to autobusy hybrydowe lub na przykład autobusy na diesla z tak zwanym dieslem 6, czyli takim ekologicznym dieslem. I w zależności od możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych, czyli pozyskania dofinansowania, będziemy decydować, w którym kierunku pójdziemy i na które ewentualnie takie autobusy się zdecydujemy, które będziemy mogli zakupić. No i miejmy nadzieję, że już właśnie ten projekt, który złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, okaże się tym trafionym i będziemy mogli cieszyć się z nowych autobusów. Autobusy i stacje ładowania będą kosztowały 34 miliony złotych. Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 20 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nowe autobusy na piotrkowskich ulicach pojawią się w przyszłym roku. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Rzymie w wieku 84 lat zmarł święty Jan Paweł II, papież Polak. W ubiegły piątek ten dzień wspominano w wielu miastach Polski. W Piotrkowie Trybunalskim pod pomnikiem papieża władze miasta złożyły kwiaty. Zapłonęły także znicze. To tu przy ulicy Słowackiego mieszkańcy wspominają zmarłego papieża Polaka. Jak co roku władze miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczciły ten dzień złożeniem kwiatów. Jan Paweł II to ważna postać również dla naszego miasta. Pamiętamy, iż papież w 1999 roku uchwałą Rady Miasta został uznany honorowym obywatelem naszego miasta. Składając kwiaty oddajemy hołd papieżowi. Dziś nie tylko przedstawiciele władz wspominali zmarłego świętego. Także przechodnie zatrzymywali się w zadumie pod pomnikiem, niektórzy zapalali znicze. 25 lat, a nawet dożywocie grozi 41-letniej piotrkowiance Joannie T., podejrzanej o dokonanie zabójstwa swojego 36-letniego partnera Łukasza O. Do śmiertelnego ranienia nożem kuchennym mężczyzny doszło w ostatnią sobotę marca. Dramatu, jaki rozegrał się w jednym z mieszkań w wieżowcu przy ulicy Słowackiego, nic nie zapowiadało, mówią sąsiedzi. Rano palili papierosy. Jeszcze to było to około 9, bo to wtedy dym widać, jak do mnie leci ten dym na moją stronę z balkonu. Ja nawet nie zauważyłam, sąsiadka była u mnie na kawie, mówi, o, palą znowu papierosy. A czy oni się kłócili? Trudno mi powiedzieć. Jak wynika z ustaleń prokuratury, 36-latek otrzymał jeden cios nożem kuchennym prosto w serce. W czasie zbrodni w mieszkaniu znajdowali się tylko mężczyzna Łukasz O. i jego 41-letnia konkubina Joanna T. Kobieta została zatrzymana i przesłuchana przez prokuratora. Kobieta przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła wyjaśnienia korespondujące z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.
W dniu 29 marca została również przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonego, w toku której biegły lekarz medycyny sądowej potwierdził, iż przyczyną zgonu pokrzywdzonego była rana kuta strony lewej klatki piersiowej. Jak udało nam się ustalić, para w wieżowcu przy ulicy Słowackiego zamieszkała w ubiegłym roku. Większość z mieszkańców ich nie kojarzy. Ci, którzy ich znali, mówią, że to był burzliwy związek. Ja to nic nie wiem, ja tak samo nie, w ogóle nie mieszkam tu, kurczę, zupełnie. Nie, tylko słyszałam, że zwłoki wynosili, ale nic nie wiem. Wie pani, w którym mieszkaniu? Co to była za rodzina? W ogóle nie znam nikogo, nie wiem, naprawdę. Nie wiem, tu ludzie mówią takie wersje, że ona w zeszłym roku wyskoczyła z pierwszego piętra. I było takie zdarzenie, ale czy to ona, to też nie chcę zmyślać, nie. Wiem, że było takie zdarzenie, że kobieta w nocy wyskoczyła z pierwszego piętra przez balkon, no i policja była i pogotowie było. No i to... osobiście ich nie znacie, nie wiecie, jaka to rodzina była? Nie, tu ludzie mówią, że jakieś krzyki były, że jakieś pijaństwo, ale... Trudno powiedzieć, dlatego że każdy teraz powie co innego. Jeden powie na niego, jeden powie na nią. No to jest trudno powiedzieć. To jak ona kiedyś wyskoczyła przez okno z kuchni, złamała nogę, mógł ją popchnąć czy coś, ale nie wiem, bo mnie nie było w ogóle w Piotrkowie wtedy. Wiem, no musiały być jakieś zgrzyty, coś, ponieważ ona go czasami nie wpuszczała do domu. I to nawet przez kilka dni, no to walił tutaj w drzwi. No to się wtedy rozlegało mocno. No takie jak mówię, to parę, no to wtedy spadał gdzieś tam na klatce schodowej, jak ona go nie wpuszczała przez 2-3 dni. Potem się godzili. W stosunku do mnie byli bardzo grzeczni. Joannie T. postawiono zarzut o czyn, za który grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowy areszt. Kobieta w areszcie spędzi kolejne 3 miesiące. Dzieci, którym czyta się jedną książkę dziennie, słyszą do 5 roku życia około 290 tysięcy więcej słów niż dzieci, którym nie czyta się regularnie. Dlaczego o tym mówimy? W ubiegły piątek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci. Jak ważne jest czytanie najmłodszym i jakie książki dzieci lubią najbardziej? O tym w materiale Anity Stefańskiej plus Koty. Rozwijają wyobraźnię, inteligencję, wzbogacają słownictwo, zacieśniają więzi między dziećmi a rodzicami, wyrabiają wrażliwość. Książki dla dzieci to prawdziwe bogactwo. Według specjalistów rodzice powinni czytać dzieciom po 20 minut dziennie, a lista korzyści płynących z czytania jest nieograniczona. Jest to nie tylko świetny sposób spędzania wolnego czasu, jest to nie tylko alternatywa dla komputera, szczególnie teraz w tych pandemicznych czasach, ale jest to też takie bezpieczne środowisko, gdzie możemy z dzieckiem nareszcie się spotkać i porozmawiać o tym, co się u niego dzieje. Bo to jest ten czas, kiedy możemy porozmawiać nie tylko na temat rzeczy, które w tej książce się dzieją, bo ten czas sprzyja otwieraniu się dziecka. My w książce towarzyszymy wprawdzie bohaterom tych opowieści, przeżywamy razem w bezpieczny sposób to, co się dzieje, ale też uruchamiamy dziecko do mówienia o tym, co się u niego dzieje, co czuje, jak przeżywa teraz obecne trudności, jak przeżywa to, co się dzieje na świecie. By dziecko było z książką za pan brat, a zamiłowanie do czytania pozostało i w dorosłym życiu, przykład musi iść z góry. Jeśli czyta rodzic, to i dziecka do czytania namawiać nie trzeba. Im mniejsze mamy dziecko, tym większa jest rola rodzica dorosłego w pokazywaniu, co należy robić. Kiedy ja widzę, że rodzic jest zaczytany, to ja próbuję być taki jak moi rodzice. Kiedy rodzic czyta, jest spokojniejszy, to ja też biorę tą książkę i poznaję ten magiczny świat bajek, książek. Szukam też sposobu, żeby do tego rodzica się zbliżyć. A magiczny świat książek odnaleźć można tu, w Piotrkowskiej Mediatece. W bogatej ofercie książnicy kryją się propozycje dla dzieci w każdym wieku. Są książki z ruchomymi elementami, serie bajkowe, komiksy czy klasyka dziecięcej literatury dla dzieci starszych. Jednym słowem, jest z czego wybierać. A co cieszy się największą popularnością wśród najmłodszych? Największą popularnością cieszą się zawsze takie serie książkowe, jak na przykład Marysia, Kicia Kocia, Przygody Fenka, czy takie serie z bohaterami znanymi z bajek telewizyjnych, czyli na przykład Świnka Pepa, Psi Patrol między innymi, ale bardzo dużą popularnością cieszą się też powieści, książki przygodowe, fantastyczne, czy komiksy chociażby.
bardzo dużą popularnością cieszą się m.in. komiksy z Minecrafta, czy też starsze pozycje takie jak Kajko i Kokosz, dlatego że niedawno powstał serial na Netflixie, więc jakby dostają drugie życie również te stare tytuły. Książkowych nowości biblioteka kupuje wiele. Są nawet książeczki dla niemowlaków, są dla przedszkolaków i nieco starszych czytelników. A wśród nich między innymi książki Jane Austen dla młodych dam czy przygody Sherlocka Holmesa. Jest dla kogo kupować, mówią bibliotekarze. Dzieci książki lubią. Świadczą o tym chociażby liczby wypożyczeń. W tamtym roku tych książek dla dzieci było 40 tysięcy wypożyczonych. W tym roku na razie jest to około 10 tysięcy, czyli średnio 3-3,5 tysiąca książek dziecięcych miesięcznie jest rzeczywiście u nas wypożyczanych. Także myślę, że to jest dosyć sporo i to właśnie obrazuje zainteresowanie takimi pozycjami. Najwięcej chętnych chyba możemy znaleźć wśród tych właśnie najmłodszych. Zresztą ten księgozbiór właśnie dla najmłodszych jest u nas najbardziej rozbudowany, szczerze powiedziawszy. Mamy tych książek najwięcej. No i te maluszki nasze, no to zwykle to jest tak, że przychodzą z rodzicami i naprawdę biorą po 20 pozycji takich cieniutkich tych książeczek, ale wypożyczają bardzo, bardzo chętnie. W mediatece każde dziecko książki wypożyczać może na swoją kartę. Posiadać ją mogą dzieci już od urodzenia. Na razie jednak z powodu obostrzeń epidemicznych, przypomnijmy, książki wypożyczane są tylko po wcześniejszej rezerwacji. Te dla dzieci również. W czasie pandemii wielu z nas, chcąc zagospodarować swój wolny czas, poszukuje nowych hobby. Alternatywą dla tych, którym tradycyjne formy spędzania czasu się znudziły, może być na przykład wstąpienie w szeregi organizacji militarnej. Członkowie Piotrkowskiej Jednostki Strzeleckiej 1031 spotykają się w każdą sobotę i cały czas rekrutują nowych członków. Kompletowanie sprzętu, dopasowywanie mundurów i ostatnie szlify przed ćwiczeniami. Tak każdą sobotę rozpoczynają członkowie jednostki strzeleckiej 1031 w Piotrkowie Trybunalskim. Co tydzień w weekendowy poranek spotykają się przy ulicy Kleszcz, by wspólnie oddać się pielęgnowaniu swojej pasji. Strzelec to unikalna formacja, której członkowie mogą poczuć się jak na prawdziwym poligonie. Nasza jednostka ma na celu wychować młodzież w duchu patriotycznym. Przygotowujemy ich do służby w różnych formacjach mundurowych. Uczymy ich tego, jak się mają zachowywać ogólnie w środowisku swoich rówieśników. Uczymy ich właściwych zachowań. Przy okazji pozwalamy im poznać samych siebie. A nasze koszary to płodycie losu. Skrajmy swoje głowy pod szczydła szałasu. Zbiórki strzelca obejmują zajęcia z musztry, taktyki, a także rozwijające wiedzę historyczną dla dwóch grup wiekowych. Dzieci od 10 do 16 roku życia oraz docelową grupę 16+. Aby ćwiczenia były efektywne, członkowie jednostki muszą wykazywać się wyjątkową zwinnością, sprytem oraz umiejętnością współpracy. Uczestnictwo w zbiórkach często okazuje się cenne, zwłaszcza dla osób, które swoją przyszłość wiążą z formacjami mundurowymi. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, jaką można uzyskać w strzelcu, jest to książeczka strzelecka przede wszystkim. Samo członkostwo w strzelcu pozwala nam na uzyskanie jakby dodatkowej punktacji w momencie dostawania się do różnego rodzaju służb mundurowych. I w służbach mundurowych strzelcy mają zdecydowanie łatwiej, chociażby przez swoją wiedzę. Wiedzą już, jak się mają zachowywać, wiedzą, co mają robić. Mają wiedzę teoretyczną, jak i zarówno praktyczną. Dlatego często strzelcy, którzy idą na szkoły oficerskie, szkoły przygotowawcze, służby, oni mają jakby wyróżniają się na tle tych wszystkich osób, które są tylko ze środowisk takich stricte cywilnych. Aktywność w terenie to jednak tylko jeden z filarów, na jakich opiera się działalność strzelca. Jednostka, jak wiele stowarzyszeń, zmaga się z problemami z zapleczem. Jednym z nich jest brak siedziby. Siedzibę warto mieć, ponieważ ludzie po prostu chętnie przychodzą wtedy. Prawda? Jeżeli po zajęciach taki strzelec ma gdzieś się przyszło usiąść, wypić herbatę, tak, czy na chwilę odpocząć, zanim pojedzie do domu, komfort psychiczny po prostu daje taka siedziba. Mimo aktualnego braku możliwości skorzystania z własnego terenu, częstotliwość spotkań strzelca cały czas utrzymuje się na imponującym poziomie. Na cotygodniowe spotkania może przyjść każdy chętny. Jak zapewniają czołowi przedstawiciele formacji, do ćwiczeń wystarczą wygodne buty i dużo chęci. Reszta znajdzie się dla każdego. To już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam serdecznie na środowe wydanie informacji, a ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.
Zapraszamy Państwa do udziału w nowym konkursie telewizji Piotrków. Państwa zadaniem tym razem będzie podanie nazwy firmy oraz informacja, czym ona się zajmuje. Siedziby firm zobaczą Państwo na krótkich filmach prezentowanych na naszej antenie w marcu i kwietniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 maja. Zapraszamy do wspólnej zabawy.